Denis, twój debiutancki gol został ci ostatecznie odebrany, ale w fantastyczny sposób zmusiłeś Pawła Oleksego do błędu, otworzyłeś swoją akcją wynik meczu i przy trzecim golu asystowałeś. Tak, bardzo cieszę się, że zespół wygrał. Jest to mój trzeci występ. Jestem bardzo szczęśliwy, że zdołaliśmy wywieźć 3 punkty. Był to dla nas arcyważny mecz. Bardzo cieszę się, że trener Wdowczyk dał mi szansę, bo wszedłem w końcu w 46 minucie, a to mój dopiero trzeci występ i bardzo się cieszę, że darzy mnie zaufaniem. Dzięki dzisiejszym 3 punktom plasujecie się na 11 miejscu i niejako jesteśmy już bezpieczniejsi. No tak jakby bezpieczniejsi, ale jeszcze walka będzie do końca. Drużyny, zespoły nie odpuszczają. Ja będę się starał, żeby trener Wdowczyk dalej dawał mi szansę, żeby miał do mnie zaufanie. Trener Domagała bardzo mocno cię wyściskał po tym, jak zdobyliście pierwszego gola. Zaufał ci i ty pięknie swoją postawą dzisiaj odwdzięczyłeś się mu za zaufanie. Tak, z trenerem Domagałem jestem już bardzo długi czas i wie, na co mnie stać i na pewno cieszę się z tego powodu, że dostałem kolejną szansę. Rozwijałem się u trenera Domagały od bodajże 4 lat. I bardzo się cieszę, że zdołałem zadebiutować w Ekstraklasie.